Poznaj historię książek. Historia książek to wielka przygoda w czasie. To podróż, która pokazuje, jak ludzie używali słów, by uczyć się i dzielić ekscytującymi rzeczami. Wyobraź sobie czas, gdy nie było jeszcze książek, takich, jakie znamy teraz. Ludzie musieli być pomysłowi i wymyślić nowe sposoby, by zachować swoje opowieści i wiedzę. Pierwsze książki. Dawno, dawno temu, zanim były książki, ludzie używali kamieni i gliny, by zapisać swoje myśli i opowieści. To było trudne, ponieważ te ciężkie kamienie i twarde tabliczki gliniane nie były łatwe do przenoszenia. Dlatego potrzebowali lepszego pomysłu. Kto stworzył pierwsze książki? Książki nie miały jednego wynalazcy. To było jak układanka, którą wiele osób pomogło złożyć. Pierwsze książki, takie jak tabliczki gliniane czy zwoje papirusowe, zostały stworzone przez sprytne osoby z miejsc zwanymi Mezopotamią i Egiptem. Używali ich, by zapisać swoje historie i odkrycia. Kiedy powstały książki? Książki istnieją od bardzo dawna. Tabliczki gliniane pojawiły się około 3500 roku przed naszą erą w Mezopotamii, a zwoje papirusowe około 3000 roku przed naszą erą w Egipcie. Dużo później Grecy stworzyli coś, co bardziej przypomina książki, jakie mamy dzisiaj. Nazywali to kodeksem. A Rzymianie tak go polubili, że uczynili go popularnym na Zachodzie. Jak książki zmieniły świat. Wynalezienie książek było jak magia. Umożliwiło naukę i rozpowszechnienie wiedzy na ogromną skalę. Ludzie z różnych miejsc i różnych epok mogli czytać i uczyć się z tych samych książek. Było to jak posiadanie tajemnych wiadomości z przeszłości i różnych części świata. Książki cały czas się zmieniają. Książki są jak kameleony. Zmieniają swój wygląd w miarę upływu lat. Wyobraź sobie przejście od zwojów papieru do książek papierowych, a potem do książek na komputerze. Za każdym razem ludzie chcieli, by książki były bardziej wygodne i zabawne do czytania. Prasa drukarska – super urządzenie do robienia książek. Dawno, dawno temu sprytny człowiek o imieniu Johannes Gutenberg wynalazł coś niesamowitego – prasę drukarską. To było jak super szybkie urządzenie do robienia książek. Ten wynalazek sprawił, że książki stały się tańsze, więc mogło je mieć dużo więcej osób. Książki stały się jeszcze bardziej magiczne. Złoty wiek książek. Był czas zwany złotym wiekiem książek podczas renesansu. To był wyjątkowy okres, ponieważ wiele osób chciało się uczyć i dzielić wiedzą. Książki były jak klucze otwierające drzwi do całej wiedzy na świecie. Pomogły nam zrozumieć historię i to, jak działają rzeczy. Książki w miękkiej i twardej okładce. W XIX wieku książki stały się jeszcze bardziej ekscytujące. Książki w miękkiej okładce sprawiły, że książki były dostępne dla każdego, a te w twardej okładce wyglądały na bardziej eleganckie. Ludzie mogli wybrać, jaki rodzaj książki im się podoba. Książki stały się jeszcze bardziej popularne. Rewolucja cyfrowa. Teraz, w naszych czasach, książki stały się cyfrowym, magicznym światem. Mamy e-booki, które możesz czytać na tabletach, i audiobooki, które możesz słuchać, robiąc coś innego. To jak posiadanie całej biblioteki w kieszeni. Książki cały czas się zmieniają, by czytanie było jeszcze zabawniejsze. Moc książek historycznych. Książki historyczne są jak wehikuły czasu. Pomagają nam zrozumieć, co działo się dawno temu. Opowiadają ekscytujące historie o ludziach z przeszłości. Książki historyczne są jak mądrzy starzy przyjaciele, którzy uczą nas ważnych rzeczy. Co czeka na książki w przyszłości? Książki cały czas rosną i zmieniają się, tak jak my. W przyszłości możemy mieć jeszcze bardziej niesamowite sposoby na czytanie i naukę. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni,
miłość do dobrej opowieści.